A w Kamilówce dama chce udowodnić Darii, sprzątamy, że nie jest tylko pustą lalą z miasta. Skórka. Nie, tak tu nie będzie. Masakra. Dobra, zbieramy te wszystkie babiloty. A tutaj trzeba zagospodarować przestrzeń właśnie dla tej małej ślicznoty. Magda nie może się pogodzić z postawą Darii i chce jej pokazać, jak niewiele trzeba, by pomóc matce. Cześć. Cześć. Zmieniłaś się troszkę? Fajna. A na co ci to w ogóle? Na to, żeby to... twoja siostra miała swój kącik, żeby mogła się uczyć, żeby mogła sobie rysować, pisać. Ale myślę, że ta zasłona tu daje uroku. To wygląda tak, powiem ci, że gorzej niż wieś tańczy i śpiewa, tak? I miała być szczera, to jestem szczera. Ja tu przyjechałam, zobaczyłam, co zobaczyłam. Ja pokazałam tobie tylko, jak jeżeli będziesz się dbać o dom, o dom twojej mamy, która cię urodziła. Jesteś jej to winna, żebyś jej pomagała. Moja mama nie jest już taka nie wiadomo jaka, żeby nie mogła sobie też sama posprzątać. Przyjechałaś do mojej mamy, to więc ją osądzaj, a nie będziesz mnie osądzać. Ale... No. Ty nie wiesz, jak moje życie wygląda. Nie, no po prostu... A ja u ciebie nie byłam, nie osądzam, jak ty mieszkasz, bo może mi się twoje luksusy też nie będą podobać. To na to osądzasz, jak ja mieszkam? Po prostu jesteś egoistką. I tyle ci powiem. Dobrze, ty nie jesteś. Ona nic nie rozumie, co się do niej mówi. Jest pusta, zapatrzona chyba w siebie pani, która ma dużo pieniędzy i ona nie wie, jak tu się żyje. Ona by się nie odnalazła tutaj. Ona nic nie rozumie. Ma w dupie rodzinę, najbliższych, rodzeństwo. Ma w dupie, czy siostra ma swój kącik, czy ma gdzie spać, czy ma gdzie zjeść. Ma w dupie mamę. No jest laniem śmierdzącym.